rozmowa@biznesalert.pl. Zapraszamy. Rozmowa@biznesalert.pl. Bartłomiej Sawicki, witam Państwa w kolejnym wydaniu naszego programu. Tym razem porozmawiamy o rozwoju polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zaprezentowało kierunki rozwoju spółki na kolejne lata. Koncern gazowy chce postawić na produkcję biogazu oraz wodoru. Chce także rozwijać sektor ciepłowniczy oparty na gazie. To istotna zmiana w dotychczasowych kierunkach rozwoju spółki. Niezmienne pozostanie jednak jedno. Kierunek na niezależność i dywersyfikację źródeł oraz dostaw błękitnego paliwa. Do końca roku ma dojść do aktualizacji strategii na lata 2017-2022. Co może ona zawierać? Jak mówił podczas konferencji prasowej pan Jerzy Kwieciński, prezes zarządu PGNiG-u, bezpieczeństwo energetyczne kraju i dywersyfikacja dostaw paliwa gazowego pozostaną priorytetem spółki. Niezmienne będą również środki, które będą prowadzić do jego realizacji, a więc pełne uniezależnienie się od rosyjskiego gazu po 2022 roku, a także rozwój własnego wydobycia w kraju i za granicą. Jerzy Kwieciński podkreślił, że w procesie transformacji polskiej energetyki gaz ziemny ma do odegrania istotną rolę. Dlatego też PGNiG zamierza m.in. nawiązać ścisłą współpracę z samorządami, aby rozwijać ciepłownictwo oparte właśnie na gazie ziemnym. Podobnie jak BP, Equinor czy polski PKN Orlen, PGNiG chce dywersyfikować kierunki rozwoju poprzez inwestycje w zielone technologie. PGNiG chce postawić zarówno na rozwój źródeł produkcji, jak i na budowę sieci dystrybucji, gdzie chce produkować biogaz. W podobnym wolumenie, jaki obecnie wydobywa gaz ziemny z krajowych złóż. To zupełnie nową w strategii spółki, nie znamy jednak horyzontu czasowego oraz lokalizacji źródeł produkcji. 4 miliardy metrów sześciennych w skali roku to pokaźny wolumen, a taki właśnie mniej więcej wolumen ma być produkowany w biogazie. Zwłaszcza jeżeli on jest pokaźny, jeśli patrzymy na skalę zużycia gazu w Polsce, która w 2019 roku osiągnęła około 19 miliardów metrów sześciennych. W jaki sposób PGNiG chce rozpocząć rozwój biogazu? Mówi prezes PGNiG-u pan Jerzy Kwieciński. Możliwości do rozwoju biogazowni i w oparciu o to budowania lokalnych rynków energii i ciepła jest naprawdę bardzo duży. Jeżeli ten gaz jest dobrej jakości, czyli ten biogaz jest w postaci biometanu, można go wtłaczać do sieci, można go wykorzystywać wykorzystywać również w transporcie publicznym. Ale proszę zobaczyć, ile przez ostatnie lata tego typu projektów zostało zrealizowanych. Bardzo niewiele. Dlaczego? Dlatego, że trzeba zbudować ekspertyzę i my tę ekspertyzę mamy na poziomie lokalnym, a wtedy to jest bardzo trudno, a my uważamy, że możemy być dobrymi partnerami dla samorządów w realizacji tego typu projektów. Dla samorządów i również dla biznesu. Ten typ biznesu będzie szalenie ważny na poziomie lokalnym. Chcemy, żeby polskie małe, średnie miasta były nie tylko źródłem, nie wiem, zapleczem dla rolnictwa lokalnego, zapleczem turystycznym, ale przede wszystkim, żeby mogły u siebie rozwijać przemysł. A to, co proponujemy w oparciu właśnie o biogaz, to jest rozwój lokalnego przemysłu. I to również się świetnie wpisuje w europejską strategię, tak zwanej gospodarki w obiegu zamkniętym. My tę ekspertyzę mamy, chcemy ją budować również we współpracy z innymi firmami. Wspomniałem tutaj Polski Fundusz Rozwoju, wspomniałem również inne firmy energetyczne i uważamy, że to jest ten potencjał niewykorzystany jeszcze w Polsce. PGNiG stawia także na biometan. Spółka ma zidentyfikowane zasoby 7 miliardów metrów sześciennych biometanu. Jest on zagospodarowany w Polsce jedynie w 5% i to głównie na kierunku energii elektrycznej. PGNiG chce mieć dominującą pozycję w zakresie wytwarzania biometanu, jak i zatłaczania go do sieci dystrybucyjnej. Mówi prezes PGNiG, pan Jerzy Kwieciński. Uważamy, że obecnie rozwijane technologie i na świecie, ale również pozwalają już na to, żeby ten gaz, czyli biogaz
otrzymywany właśnie z biomasy, miał nie tylko postać biogazu, czyli takiej mieszaniny węglowodorów, ale żeby był bardziej szlachetny. Kolejnym elementem, który może znaleźć się w zaktualizowanej strategii spółki, jest rozwój ciepłownictwa opartego na gazie. Spółka chce wzmocnić obszar ciepłownictwa, a sama będzie chciała zostać integratorem tego rynku w kraju. Zdaniem spółki ciepłownictwo powinno być silnie zintegrowane z rynkiem gazowym. Tu pojawia się jednak wyzwanie związane z nową polityką energetyczną Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który od 2022 roku nie będzie już finansował inwestycji w gaz ziemny będący paliwem kopalnym. A właśnie Europejski Bank Inwestycyjny może dać takim wielkim inwestycjom właśnie w jak bloki gazowe atrakcyjne, nisko oprocentowane finansowanie tego typu inwestycji. Tymczasem przy inwestycji w ciepłownictwo PGNiG chce skorzystać nie tylko z wewnętrznego, ale i z zewnętrznego finansowania, w tym z unijnego i międzynarodowych instytucji finansowych. Jak prezes PGNiG patrzy na to wyzwanie? Przede wszystkim chciałbym nawiązać do tego, że faktycznie Europejski Bank Inwestycyjny przyjął taką strategię, żeby wychodzić z finansowania inwestycji gazowych i żeby ostatnie inwestycje tego typu były zgłaszane do 2021 roku. Ale ja myślę, że nadal możemy rozmawiać na temat wykorzystania środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach nowej inicjatywy InvestEU, czyli tej, która ma być kontynuatorem planu Junckera. Stamtąd środki również pochodzą z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, ale mogłyby dotyczyć dłuższego okresu, a nie tylko tych projektów do roku 2021. Więc wydaje mi się, że jeszcze pewna przestrzeń, pewne miejsce jest do dyskusji. Również dlatego, że w ramach tego nowego ładu zielonego w Unii Europejskiej, który w tej chwili będzie dyskutowany, mamy nowy fundusz klimatyczny. On również będzie oparty na środkach pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i chcielibyśmy, żeby ten okres realizacji tego typu projektów był dłuższy, bo dla nas, dla Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie dla Polski, wykorzystanie gazu w tym okresie przejściowym jest absolutnie kluczowe. Uważamy, że również to jest z tego punktu widzenia bardzo ważne, że w przyszłości wodór nie w całości, ale w dużym stopniu może zastąpić gaz ziemny. Prace nad tymi technologiami naprawdę zaczęły się w sposób bardzo intensywny w bardzo wielu miejscach świata, nie tylko w Japonii, która wiemy, że tutaj jest bardzo silnie zaawansowana, ale w Europie, na przykład u naszych sąsiadów Niemców, i my chcielibyśmy w ten obszar bardzo wejść. Ja widzę, że zainteresowanie technologiami wodorowymi jest u nas w Polsce, tylko jest rozproszone w licznych podmiotach. My uważamy, że my jako PGNiG jesteśmy do tego najbardziej predestynowani, dlatego że wodór może być wykorzystywany nie tylko do napędu samochodów, co jest naturalne i tutaj na przykład Lotos prowadzi liczne prace, ale w przyszłości może być wykorzystywane w przemyśle, może być również wykorzystywany w ciepłownictwie. Stąd nasze zainteresowanie technologiami wodorowymi. Podsumowując, podstawy polityki bezpieczeństwa energetycznego, który realizował były już zarząd spółki, nie zostaną zmienione. Nowy zarząd nadal będzie patrzył na i kierował się przede wszystkim w swoich działaniach patrząc na dywersyfikację, uniezależnienie się od dostaw gazu ze wschodu. Ciekawym akcentem zaś będzie mało widoczne dotychczas zaangażowanie PGNiG w realizację polskiej polityki klimatycznej. Dotychczas PGNiG w tym zakresie mówił o gazie ziemnym jako paliwie przejściowym do zeroemisyjnej gospodarki. Nowy zarząd chce wyraźnie poszerzyć wkład spółki w realizację tej polityki. W podobnym kierunku zmierza już PKN Orlen, który stawia na zielone paliwa, biokomponenty, a także na odnawialne źródła energii, w tym morskie farmy wiatrowe. W zakresie biopaliw i biogazu otwiera się pole do współpracy, zwłaszcza jeśli przypomnimy sobie o rozwoju petrochemii w PKN Orlen wartego ponad 8 miliardów złotych. To była rozmowa Biznes Alert.pl. Bartłomiej Sawicki. Dziękuję Państwu za uwagę.